Siema, siema, witajcie. Kolejny odcinek modzenia przy Hondzie Civic 1.7 CTDI. Przypominam, tylko polskie produkty. No i tak wybieramy się dzisiaj do kolegi Damiana z Acme, do Rallylabu. I zrobimy sobie tutaj małą korektę mapki i zobaczymy, jak to będzie działało. Dzisiaj bez trzymaka z ręki, więc odezwę się po zabiegu i dam znać, jak się spisuje po mapce. Trzymajcie się na razie. No i po wizycie u specjalisty, sprawdzeniu najpierw sterownika pod kątem błędów, podjęliśmy decyzję, że jednak będzie można było coś zdziałać, wyskrobać z tego silnika. Oczywiście seryjne dawki i pomiar wskazało na utrzymanie serii przez silnik z małym dodatkiem, bo 104 konie. Powiedzmy błąd pomiarowy. No i bezpieczna, miała być bezpieczna mapka, tak żeby sprzęgło nie zabiło i żeby wtryskiwacze pożyły razem z turbiną. No i po mapce właśnie teraz jeżdżę i się bawię po remapie. Silnik ma okolice 125 koni, 280 Nm. Mówię okolice, bo wiadomo, błąd pomiarowy błędem pomiarowym, ale no, powiedzmy 25% różnicy w mocy. No i jest ciekawie, mały silniczek 1.7 CTDI i potrafi. Powiem wam, że naprawdę potrafi, jest zabawa jeździć, przyspieszać. Zawsze mam to samo, no, jak małe dziecko. Nowy samochód, nowy silnik. Całkowicie inaczej się to porusza. Jestem teraz, jadę sobie, mam czwarty bieg, 2000 obrotów na 70 km na godzinę. Dodaję gazu, auto odjeżdża, jakby to było, był to diesel większej pojemności. Wiadomo, więcej mocy w małej masie i jest spoko. Także słuchajcie, jak macie okazję gdzieś zaprzyjaźnionego tunera, ktoś mógłby wam zrobić remapę, której jeszcze nie macie, no to wbijajcie od razu, ustalajcie cenę, termin i ja polecam. Oczywiście wypracowałem tutaj dla posiadaczy takich hond mały rabat, więc możecie się zgłosić do Damiana z Acme w Żorach, do Rallylabu. I Damian obiecał zrobić dla was taką mapę w dobrych pieniądzach, więc polećcie, z mojego polecenia sobie załatwcie na Śląsku w Żorach i naprawdę jest fajnie. Pojeździmy, zobaczymy, jak to będzie miało wpływ na spalanie, ale już popałowałem i spalanie się utrzymuje tak samo na tym samym poziomie według komputera jak przed remapem, także będzie ciekawie. Także odwiedzajcie kanał, komentarze mile widziane, łapki w górę mile widziane i do następnego, na razie.